dzielnych mężczyzn. Wszystko potrafią zrobić, wszystko. Dzisiaj było już wszystko. Wycięte palce. Zażyliśmy zdrowie zdrowotnej kąpieli. Nawet mamy na Atakamie drogi wspinaczka. To jest nasz obóz. Tutaj spaliśmy, już namioty zwinięte. A zatrzymaliśmy się tutaj ze względu na to, że płynie, zobaczcie, strumyk. Jedziemy nad lagunę Miskanti. Jedziemy, już dojeżdżamy na lagunę Miskanti. Wyleźliśmy na naszą górę Aguas Calientes. Jest Krzysiek. Wyszliśmy na szczyt, który kocham najbardziej. Prawdopodobnie jesteśmy jako pierwsi Polacy. W takich okolicznościach jemy lunch. Dziś były mule i sardynki. To naprawdę sika. Szampan, szampan! Niech żyje 2020 rok. Pozdrawiamy Was z wysokości 4000, jakieś 400. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Tylko nie we mnie. Pięć minut temu w Polsce był Sylwester. To jest nasze sylwestrowe menu. Szefowa kuchni podaje dziś. Podaje się makaron z piaskiem. To są panie, które mogą nas opluć. Co dziś szef kuchni oferuje? Cienką parmańską z cebulką albo tuńczykiem z cebulką, do tego oliweczki. Jutro będziemy leźć na 5900, jak wszystko pójdzie dobrze. Silnik już tlenu nie ma. Dzięki Mariuszku Ciperku za nauki off-roadowe. Dziś chcemy wyjechać na 4700 i założyć bazę pod Aguas Calientes. Chyba ktoś próbował przejechać naszą drogę, ale chyba coś poszło nie tak. Wybieramy na lagunę Leyla. Potem jeszcze jedziemy kawałeczek dalej, a potem na naszą górę. Widać ją. Jutro idziemy, raczej w nocy, na atak szczytowy. I żeby mieć dobrą formę, to robimy tak, jak mówi Anette. Anette mówi, żeby jeść melona.
właśnie zjedliśmy całego. Pokaż, jak zjedliśmy. Tyle żeśmy zjedli. Zostajemy tu już na zawsze? Rozbijamy obóz na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. Ja dostałem zakaz wejścia, bo miałem dzwona tak zwanego. A Ewa z Tomkiem wspinają się jutro tam. Akos Kalienta jest 5950 metrów. Nie pójdziemy, bo nie mogę założyć buty. Jest ciemno jak w dupie. Przyrządy. Nawet nie wiemy, czy to ta góra. Tak. Coraz wyżej. Ale doszliśmy do takiej bariery skalnej. Nie wiem, trzeba by gdzieś znaleźć jakieś przejście. Weszliśmy do kaldery. Tu jest kopczyk, żeby wiedzieć, gdzie z powrotem. Dzień dobry, cześć. Jestem na wysokości 4850 metrów. Oni poszli o drugiej, jest godzina 7:05. Oni wyszli o 2:40 na Aguas Calientes. Idą, widzę malutkie światełko. Jestem w namiocie, przymrozek duży. I zobaczcie, jaki ja mam widok. Nie wiem, czy jesteśmy na Księżycu. Brawo! No ciesz się. Brawo. Ja musimy się cieszyć. Relaks. Pustyni. No, polujemy. Sto lat. Tomek kończy dzisiaj 18 lat. Nie wiem, które, ale kończy. I kąpie się w gorących źródłach El Tatio. Tu leci gorąca woda. Tomek się myje. Amigo, do góra. Idziemy w nieturystycznej części El Tatio. Tak wygląda piekło. Najfajniejszy z tych wszystkich gejzerków. Taki błotny. Dzień dobry. Tego jeszcze nie było. Mamy eskortę Carabineros. Dotarliśmy na wysokość 4400, co akurat nie jest dziwne tutaj, do stacji Luma. Wreszcie mamy ciepło na pustyni. I Winek się cieszy. Cudownie. Tomek nagrywa, wszyscy nagrywają. Jesteśmy na pustyni Atacama, zmarznięci jak jasna cholera, na wysokości 4401 metrów. I co wymyśliła Ewa? To ognisko! Noc była najzimniejsza ze wszystkich, było chyba z 10 albo 15 stopni na minusie. Zamarzły nam wszystkie wody. Zimno mi, o tak pokażę, zimno mi strasznie, strząsło się, ubrałem wszystko co mogłem, ale daliśmy radę. Pędzimy na górę o trudnej nazwie. Pipipocincerro. Nasz wierzchołek. Jewinek. Ewa jest niezniszczalna. Dziś nas zawiało w takie miejsce. Mamy skałkę. Ewinkowi wreszcie jest bardzo ciepło. Thank you.
Wioska Isluga. Pod wulkanem Isluga. Znaleźliśmy źródło krystalicznie czystej wody na 4200 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie. To jest skrót. Czyli będzie krócej, ale nie zawsze gorzej. A nie, zawsze gorzej, ale nie zawsze krócej. Salar de Surire. Zjeżdżamy z przełęczy 4500 i jedziemy na termy. Na termy, które miały być dziś chyba 3 razy. Wszystkie gacie brudne. Wszystkie. Trzeba prać. Ewinek dostał turbo do ładowania. Na myśl, że zaraz wejdzie do ciepłej wody. Kolor naszej gorącej termalnej laguny niewiarygodny, jak w jakimś fotomontażu. Idziemy pod nasz wulkan Gualatiri. Jesteśmy na 4500. A jutro ta góra. Zobaczymy, jak to idzie. Ewinek pichci na 5100. Na 5030. Ewa też pije wino. Za mną księżyc. Idę na Gualatiri. Do góry. Tu prawie jakieś przepaść. Zrobiłem pole śnieżne. Takie bardzo strome. Pod tytułem tylko się nie spierdol. Księżyc zaszedł. Słońce nie weszło. Jest ciemno jak w dupie. Jestem na jakieś 5500. GPS pokazuje powyżej 5700. Grunt w miarę stabilny, ale momentami boję się, że może się obsunąć. Chyba robię się siusiu majtek. Poszedłem ze żlebu na Gualatiri. Jakieś 5950 z tyłu. Parinacota. Coraz wolniej się posuwam. Ale to już wysoko. Śnieg. Momentami zapadam się. Już powinno być blisko. Ciągle daleko. Jestem na plato Gualatiri. Tak tu dookoła widać. Postaram się wyjść na jeden z wierzchołków. Zacznę od tego przede mną. Jestem na szczycie Gualatiri. Tam poniżej Marol. Można by jeszcze wyjść tutaj na ten kopczyk. Natomiast nie robię tego, bo co chwilę zawiewa siarą. Jakby się zmienił wiatr, to w tamtym miejscu może być średnio bezpiecznie. Piękny widok. Dookoła Parinacota w oddali. To
pozdrowienia, zwłaszcza dla mojej Ewinki i Krzycha, którzy są kilometr ponad niżej w obozie. Mam nadzieję, że u nich wszystko dobrze. Mi pozostaje tylko szczęśliwie wrócić. Pozdrowienia dla również Majeczki, mojej kochanej córeczki i Radusia, synalka, Zioczki. Nie powiem, co to było. Schodzę przez te penitenty, co mnie tak w nocy kurzały. Tomek poszedł w góry. Tam. Guala Tiri, 6000 chyba tam 100 metrów. To była najgorsza, może nie najgorsza, najzimniejsza noc w moim życiu. Miałem na sobie wszystkie ciuchy, jakie ze sobą wziąłem i tak się telepotałem z zimna. Niesamowite doświadczenie, bardzo ciężko się oddycha, nawet ciężko mi oczy otworzyć. Ani żywej duszy. Cisza, spokój, pusto, miasto wymarłe. Po ciężkich bojach tułaczki górskiej dzisiaj znaleźliśmy termy, gorąca woda prosto z gór. Zobaczcie. Jesteśmy po odżywczym relaksie. W błotnych, gorących kąpielach, w ciepłym basenie. Kuracjuszka po dwóch tygodniach w górach. Wreszcie, przełamywaniu barier komfortu, dyskomfortu. Piękne miejsce, niesamowite. Ostatni nocleg na wysokości. 3600 metrów. Ostatnie. Ostatnie górcze śniadanie. Szopka noworoczna. Na pustyni. Dotarliśmy nad Pacyfik. Widać, że tu dużo rybek, dużo ptaszków, które ssarają na skały. I taki fajny jakby porcik malutki. Hinhoro. Kultura. Opuszczamy naszą pizgłę. Wracamy w góry. Poddaliśmy się, nie wytrzymaliśmy wakacji nad Pacyfikiem i jedziemy do San Pedro. Erik Loka udostępnił nam. Tak. Tutaj sobie robimy jajeczniczkę. Pan jest Erik. Myślę, że się cieszy, bo oni na wesoło podchodzą. Jesteśmy z Krzychem przy stacji astronomicznej, przy obserwatorium. Z tego co wiem, to Amerykanie to wybudowali na 5150. No i mamy widok z przełęczy pod naszym szczytem na Lagunę Verde, o której marzył Krzysiek, bo w kółko mi marudził, że Laguna Verde chce zobaczyć. I widzi, uśmiechnięty. 5604. Śliczny widoczek właśnie na Lagunę Verde, na Huarasik, Licancabur, na który wyłaziłem
lata temu, jako młody Jinx. Teraz fajnie sobie tak przypomnieć o tym. Do zrobienia lewinki, która dzisiaj sobie została. San Pedro. Piękne kolory. I widok na całą wyżynę. Gdzie wypoczywamy. Po trudach atakamy. Bardzo fajny hotelik. Idziemy do flamingów. Wielkie skupiska flamingów. W oddali potężny batalion. Śmierdziu.